Siemanko, miałem pokazać glitcha na kopiowanie pojazdów, tam aut co 2-3 minuty, z pół solo, co znajomy opuszcza sesję, ale uznałem, że nie warto, glitch cały czas działa, do tego są tam jeszcze inne, które też działają, tylko zmieniają się metody glitchowania ze znajomym, co tam przez motorki Fadzio, ja wzywam Fadzio, znajomy mi odjeżdża, no, też jest to i Buch i Paja chyba to pokazywali, a ja tu zrobię coś innego zupełnie, nie glitch na kasę, a na znowu modowanie pojazdów, coś dla fanatyków modowania. No, ja to nazywam solo, mam tu takiego typa, jest to jakiś kurwa Niemiec, Oi die Zeitung Oi, on jest tam kurwa jak mi na 12 godzin i taki koleś jest przydatny, no siedzi 12 godzin już na tytanicznej robocie na sesji dla zaproszonych na asystowanym trybie celowania. Ja sobie do niego dołączam, dlatego ja to nazywam solo, bo on nawet nie wie, że kurwa ja do niego będę dołączał, nawet go nie proszę o to, żeby on mi tą tytaniczną odpalił, on po prostu tam chce siedzi i chuj. Ale wy jak będziecie chcieli to robić, no musicie albo go odszukać, albo poprosi znajomego, żeby wam odpalił na najlepiej na asystowanym celowaniu sesji dla zaproszonych tytaniczną robotę. Ja tu jestem na swobodnym i niech tak zostanie. No i dobra, warę nie potrzebujemy. Aha, właśnie, najlepiej do tego glitcha jeszcze jest używać teleportu. No to ja teleportu nie nagrywałem, nie pokazywałem. Jest on tam cały czas do obejrzenia. I Upei, który w ostatnim czasie pokazywał, tylko on coś tam zmienił. Robił to przez to, że trzeba rozegrać wcześniej jakąś szybką akcję, rzutki, tenis, penis, czy tam nie wiem, cokolwiek ze znajomym. A działa cały czas to samo, co po Łopsiego możecie zobaczyć przez ostatnią aktywność swoją, czy znajomego, tam nawet sprzed 3 miesięcy. Że tutaj to nie ma znaczenia. I najlepiej w ogóle zacząć teleporta od odpalenia GTA, przejścia od razu na fabułę, nie na online, z fabuły prosto na kreatora. No działa za każdym razem. No ale dobra, teraz do konkretów. No potrzebujemy mobilne, nie mobilne kurwa, modowane RC Bandito lub niemodowane. Zależy, jak ktoś ma zablokowany jakiś kolor, może sobie przez RC Bandito założyć kolor. I auto, które będziemy modowali. Teraz tak. Będziemy podchodzić tutaj do tych drzwi, obserwować wydarzenie. No ja jestem na sesji dla zaproszonych. I najpierw, co musimy zrobić? Dołączamy właśnie do tego typka, którego pokazywałem, żeby pozyskiwanie danych było o wiele szybsze. Mogę spróbować jeszcze raz. Mam od razu, też anuluję i teraz tak, wchodzę obserwować wydarzenie, będę pierwszy komunik potwierdzał, tak, obejrzyj wydarzenie, dołączam do tego tam typka, samochodzika, pierwszy potwierdzam, drugi anuluję i wybieram postać z fabuły. Ten z fabuły anuluję i będę bez minimapy, czyli obserwuj wydarzenie, dołącz. Pierwszy potwierdzam, drugi anuluję, akcja coś nieaktualna, też potwierdzam, wybieram postać z fabuły, anuluję i jestem z powrotem w arenie, jestem bez minimapy. I właśnie o to chodzi. Teraz wjeżdżamy autem, które będziemy modowali, o kurwa, do warsztatu. Jak widać, moje iFrutowskie, ale zwykłe niebieskie, zwykłe kółka, zwykły jakiś tam kolor. So, what's up? What can I do? Wyjdź z pojazdu, podchodzimy do RC Bandito. Wycofujemy się, opuść warsztat. Teraz dołączamy jeszcze raz do typka, żeby mieć te szybkie pozyskiwanie. Komunikat anulujemy. I teraz wsiadamy do pojazdu.
Dajemy D-pad w lewo, dołączamy do gościa, potwierdzamy pierwszy, że chcemy dołączyć, potwierdzamy drugi, że tam inny tryb celowania i na tym trzecim aż usłyszymy ten dźwięk w murach, że nas załadowało, dopiero go wtedy anulujemy. Czy też potwierdzamy, znaczy się. D-pad w lewo, dołączam i potwierdzam wszystkie komunikaty, tylko na tym ostatnim chwilę czekam, aż usłyszę, że załadowało mnie w mury. Były takie jebnięcia, dun, 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 no i to też potwierdzam. No i właśnie tu dlatego korzystamy z teleportu, żeby nie wywalało nas przed arenę. Nie wiem, jakby to było bez teleportu. Pewnie wywaliłoby mnie z areny i już chuj by z auta był. Chociaż może i bez teleportu też zadziała. Jak ktoś będzie próbował bez teleportu, możecie napisać w komentarzach, czy działa, czy nie działa. No żeby zapisać te auto, wystarczy w nim zmienić cokolwiek. Ja tu daję se puste tablice. Później je ogarnę. Teraz jeszcze raz na szybko pokażę, o co tu chodzi. Tu się rozgadałem o tych teleportach, kurwa, o kopiowaniach, a jeszcze raz do konkretu stoi tutaj. No to ja akurat Magic Slotu to w ogóle na nie będę później wierzył, zapisywał, bo to nie ma sensu. No ale pokazuję, o co chodzi. Podchodzimy pod te wrota jeszcze raz. Dołączam do gościa, żeby mieć szybsze pozyskiwanie. Anuluję. Idę. Oglądaj wydarzenie, obserwuj. Dołączam. Pierwszy potwierdzam, drugi anuluję, trzeci potwierdzam, wybieram postać z fabuły. Anuluję, jestem bez minimapy. Teraz wprowadzam auto do modowania na warsztat. What are we doing then? What's it going to be? Wysiadam z pojazdu, podchodzę do RC Bandito. D-pad w prawo. Opuść warsztat, jeszcze raz dołączam do typa, żeby wróciło te szybkie pozyskiwanie. Anuluję, wsiadam do auta, które chcę modować. Daję D-pad w lewo. Dołączam do typka. Potwierdzam pierwszy, potwierdzam drugi. Na trzecim czekam, ale tam no 5 sekund sobie dajmy na to. Czyli D-pad w lewo. Dołącz. Potwierdzam pierwszy, potwierdzam drugi. 3, 4, 5. No starczy i potwierdzam ten trzeci. No i autko zmodowane. No ja tu nie będę nawet wjeżdżał, bo to jest Magic Slot po zamknięciu gry, kurwa, i tak on tam wróci do wyglądu, jaki miał przed chwilą, także bez sensu, no ale kto chce sobie dalej modować właśnie w taki sposób, no albo poprosi znajomego, żeby im tam odpalił tą tytaniczną na innym trybie celowania, na sesji dla zaproszonych, albo odszuka tego typka właśnie, kurwa, co ja go tu pokazuję. No nie pamiętam, na której on jest społeczności, ale podejrzewam, że większość z was tam należy. Ale nie wiem, jak to sprawdzić. Społeczności. Wspólne 4 znajomi. O chuj tu chodzi. O, na pewno należy do AFK Job. Można go znaleźć. YouTube Seiko, jakieś GTA 5. Hasen, kurwa, i co tu jeszcze jest? Rainbow Six, no ale no dobra, no na AFK Job na pewno będziecie mogli go znaleźć, także można z niego korzystać, tak samo jak i będziecie chcieli robić teleport, zobaczycie, że gościu jest, kurwa, online, możecie robić sobie śmiało teleport, wykorzystując typka, nie trzeba tam prosić znajomych, żeby tam nam odpalał tą tytaniczną, tak jak ja, no
Nawet, bo koleś nie wie, że skorzystałem z tego, że mam go w znajomych, bo go tam zaprosiłem, on mnie dodał. Ale teleport też robię, wykorzystując go, inne tam, inne pierdoły też. Jest przydatny. Siedzi po, kurwa, półtora dnia czasami online. Także wykorzystujcie go póki można, tym bardziej kiedy póki działa teraz modowanie. Lub tam jak kopiujecie sobie od znajomych, to wiecie, że on zawsze jest na tym asystowany na sesji dla zaproszonych. Że, no, więcej tu pierdolę o kolesiu zamiast o modowaniu, no ale mniejsza z tym. No dobra, no, na tyle z mojej strony. Miało być kopiowanie, jest modowanie. Glitche cały czas działają. W czwartek najprędzej zostaną razem z tą aktualizacją spatchowane, także no jeszcze macie 2 dni praktycznie do korzystania. U mnie nadal działa to co 2-3 minuty, a z tamtych takie farmienie ze znajomym, co ten musi odjeżdżać pojazdem, a my wzywamy Fadziu, no i pokazywał i Paya, i Buch, no i teleporty są do obejrzenia i u Pay, i u Obsiego. Narka.